Rodacy, obywatele, oto znowu ja, szalony doktor Max. Dobra, to był naprawdę dziwny start. Co w dzisiejszym testing roomie? W dzisiejszym testing roomie zbudujemy kilka ciekawych rzeczy, ale ja tu mam śmieci. Tak, często się bawię z tym stołem do enchantingu i szukam fajnych enchantów. Pokażę wam ten enchant na tej niewinnej owcy. Bardzo fajny. Na miecz się go nakłada. Fire aspect. Zabijamy, atakujemy wroga i on zostaje podpalony. Jak widzicie, w wodzie to nie działa, ale widzę, że mocny mam ten miecz, bo zabija za jednym ciosem owcę. No i jeszcze podpala wrogów, więc bardzo mi się podoba. Aha, ja mam napis full, znajdziecie. No oczywiście. Ale to chyba nie zmienia życia owiec, zaraz sprawdzimy. Już lecimy do jakiejś owcy. Ojej, mój kot się łasi. Nie, no nie zmienia. Okej. Więc miecz jest całkiem przyzwoity do zabijania zwierzaków. Oczywiście nikt nie za... Skąd się wzięły tej łódki? Nieważne. Jakie łódki? Tam przecież nie ma łódek, których ktoś drewno zostawił, no jakiś Herobrine tam był, czy coś w tym stylu. Okej, więc chcę wam zaprezentować kilka moich pomysłów. Nie, dobra, jeden mój pomysł i pokazać wam, jak oswoić ocelota, bo ja się z tym naprawdę nieźle głowiłem, ale odkryłem oczywiście jak zwykle wszystko sam. Jak widzicie takiego kota, to bez sensu jest go gonić z rybą, to obojętnie jaką rybę mu dajemy. On je oba rodzaje, nie jest wybrednym kotem, ale jak będziemy go gonić, to on będzie uciekał i ile będziemy go gonić, na pewno nigdy go nie złapiemy. I kiedyś opowiem wam zabawną historię. Zostawiłem sobie Minecrafta. W dżungli byłem i miałem akurat rybę w ręce. I patrzyłem celownikiem mniej więcej... Gdzie ten kot? O. I patrzyłem celownikiem mniej więcej tak na kota. I jak wróciłem do pokoju, zobaczyłem, że kot tak do mnie zaczął się jakby... Jak to koty robią, gdzie ten kot? Jak to koty robią, skradać. O, widzicie, właśnie w ten sposób. Jak taki kot już się do nas skrada, nie możemy zrobić gwałtownego ruchu myszką, bo ucieknie, ale jak ten kot już się do nas skrada, weź ma więcej ryb, to możemy go nakarmić, ale on mi zwiał. Chodź, kotku. To możemy go nakarmić. Niestety za bardzo ruszyłem myszką, ale jak damy mu jakąś ilość tych rybek... O, fajnie, crash, teraz... Ale jak już mówiłem, jak damy... Gdzie ten kot? Jak damy mu jakąś ilość tych rybek... Kotku! Musimy się czaić jak inny kot, żeby nas się nie bał. Jak damy... No chodź, 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 chodź. No ej! No nie ulewaj mnie, bo... Pogłaszczę cię mieczem. Chodź. Chodź. No chodź. Kotku. Aaa, dobra. Nie możemy go gonić. Musimy... Ale ja go naprawdę chcę gonić. To naprawdę. O, może nas... On mnie normalnie olewa. Ja tu prezentuję odcinek. Byłbyś... Jestem doktorem. Nic ci nie zrobię. Boże, bawię się z tym kotem. No nie odwracaj się do mnie zadem. Dobra, może tu będzie genialnie. Gdzieś trochę dalej od niego, żeby na mnie patrzał. Mniej więcej tu będzie genialnie. Chodź, 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 chodź. Ciężko mi go złapać. Chodź. O. Dobra, mam inny pomysł. Musimy złapać innego pacjenta. Ten chyba nas już nie lubi, bo daliśmy mu jedną rybę. Nie wiem, chyba się zbugował. Albo po prostu mnie nie lubił. Ten chyba też mnie nie lubi. No naprawdę, musicie iść w tym kierunku. Chodź tu! No kotku!
Piotrku, nie psuj mi odcinka! O! Dobra. Nie, no! Co to miało być? Kotku! Mam rybkę. Widzieliście jaki fail? Widzieliście to? Jednak surowych ryb. Jednak tolerują tylko surowe ryby. A ja się tak z nim męczyłem. Dobra. Więc byliście świadkiem pięknego faila. Ale jak już takiego kotka złapiemy i damy mu jakąś tam ilość ryb, to mamy. Już to nie jest ocelot, tylko kot. No to widzę, że na moim testing roomie się Enderman nie bawią. Jak mamy takiego kota, już wam zaraz zaprezentuję coś. On się do nas teleportuje. Oczywiście nie chodzi za nami jak pies, tylko. Nie może być po prostu daleko od nas, jak nie siedzi. Ja mu przypadkowo dałem jedną rybę więcej i jest w fazie zakochania, więc złapiemy jeszcze jednego kotka, żeby wam coś zaprezentować. Teraz będzie chyba łatwiej, co? Czyli zmieniam zdanie. Koty jedzą tylko ryby surowe. Zaraz wracam. Okej, polujemy na uciekiniera. Miejmy nadzieję, że ten będzie bardziej przyjazny. Chodź. O tak. Czyli zmieniam jak to już przed... Dobra, mówiłem to uczniom. Czyli koty biorą tylko ryby surowe. I... Jak już mamy takie dwa koty, to nie musimy się męczyć ze złapaniem innych. Iż ponieważ koty mogą się rozmnażać. I tworzyć małe kotki. Mały kotek rodzi się ze względu od ich rodziców. Jak mamy jednego czarnego kota, jednego pomarańczowego, to jest 50% na takiego i 50% na takiego. Te koty oczywiście, jak już powiedziałem, się do nas teleportują. I za nami biegają jednak. A powiedziałem, że nie biegają, ale jestem tępy. No. I muszę zrobić cięcie. Żeby przejść do następnej sceny, tak, dokładnie, a tam jest zombie. I w następnej scenie pokażę wam, co ja wam pokażę. Zapomniałem, co ja wam pokażę. Aha, pokażę wam mój genialny pomysł na wieżę strażniczą. Cięcie! Dobra, jesteśmy po kilku failach. Teraz wam pokażę mój genialny pomysł na wieżę strażniczą, która atakuje stwory w nocy. Będziemy do tego potrzebować sztabek, pół płytek, obojętnie jakich, po prostu pół płytek, śniegu i dyni. I zaprezentuję wam mniej więcej, jak taką wieżę zbudować i zrobimy to może gdzieś tutaj. Stawiamy dwa klocki pod sobą, czyli cztery półpłytki. Potem kładziemy tutaj kawałek śniegu. Otaczamy ten kawałek śniegu półpłytkami. Kładziemy dwa kawałki dyni. Rozwalamy kawałek dyni na środku i otaczamy kawałek dyni kolejnymi półpłytkami. Rozwalamy kawałek dyni. Mamy crasha. To się nie liczy oczywiście do punktów, bo nie każdy może mieć crasha przy budowie takiej wieży, więc zaraz wracam. I jak dojdziemy do tego etapu budowy, rozwalamy tam dynię i tworzymy w środku bałwana. Może to wygląda trochę głupio, ale na pewno ludzie wymyślą, jak to udekorować. Ale pokażę wam teraz,
jakie to ma super zastosowanie. Weźmiemy na przykład takiego szkieleta, zespawnimy go tutaj, zaatakujemy i jak widzicie, nasza wieża strażnicza będzie atakować tego szkieleta, aby nie mógł on... aby nie mógł on na przykład dostać do naszego domku. Pomyślcie sobie, że tym tutaj jest jakiś dom zbudowany i jest naokoło pełno takich wież strażniczych. I zombiak raczej tego gościa nie rozwali. Creeper raczej tego gościa nie rozwali. Ten gość nam raczej nie ucieknie, bo niby... bo ma tutaj blokadę. No i... jest idealny na wieżę strażniczą. Szkielet niestety rozwali nam go, ale zawsze możemy go odbudować i mamy nową wieżę strażniczą. Bardzo ciekawe według mnie, używałem tego na multi. I fajnie odstrasza wrogów. Tylko, że gracze lubią często zabijać te bałkony, nie wiem czemu. To przecież takie przyjazne stworzonka. A jeśli nie chcecie, aby wam do tych wież strażniczych podchodziły creepery, ale jeśli je motam, to powiem wam jeszcze jedno zastosowanie kotków, czyli poprzedniego eksperymentu. Jak mamy kota, to ten kot jest na tyle użyteczny, nie jest tak agresywny jak pies, że atakuje stwory, ale odstrasza creepery. Pies na przykład nie atakuje creeperów, a kot creepery odstrasza. Creepery po prostu się panicznie boją kotków. Więc na przykład pod tym bałwanem możecie położyć tutaj jakiegoś kotka, na przykład w tym miejscu. I do tej wieży żaden creeper się nie zbliży, a bałwan będzie miotał w tego creepera śnieżkami. I za jakiś rok, bo to mało zabiera, takiego gościa zabije. Okej, więc szanowny doktor Max skończył swój odcinek Testing Roomu. I mam nadzieję, że wieża strażnicza oraz informacja jak oswoić kota wam się przyda. Ja żegnam się z wami i mam nadzieję, że pozostawicie łapkę w górę, a jeśli nie, to zrobię na was eksperyment, który może skończyć się źle. I zostawicie komentarze, co sądzicie o tym odcinku. Żegnam się z wami. Bye, bye.